Dzień dobry, witam na kanale Jestem Prawy. To jest kolejne spotkanie z Red Dead Redemption 2. Z góry przepraszam za ewentualne opóźnienie w publikacji tego nagrania, ale nagrywam go dzisiaj w piątek, 25 dnia stycznia o godzinie 8:25. Więc muszę go wyrenderować, wysłać, on się musi przetworzyć i dopiero się opublikuje. A jeszcze w międzyczasie planuję transmisję, więc no wiadomo, jak będzie transmisja, no to ten film się wysyłać nie będzie mógł, bo będzie obciążać dodatkowo nam tutaj łącza, ale no gdzieś tam myślę, że dzisiaj wieczorem jeszcze ten odcinek zdążę opublikować, jeżeli nie, to zobaczycie go jutro 6. No i tyle, albo gdzieś tam w nocy zostanie opublikowany nawet, także nie zdziwcie się. Jesteśmy na jakiejś wyspie. Chciałbym otworzyć dziennik, ale nie mogę. Jak rozumiem, to ma symulować to, że nie wiem, ten dziennik został zagubiony na tej łodzi, którą tu płynęliśmy się i rozpipcyliśmy, czy coś? No nie wiem. Tak mi się wydaje. No ale dziennika otworzyć nie mogę. Idziemy teraz, tutaj jesteśmy gdzieś na jakiejś wyspie, gdzie wszyscy nas mają za swoich wrogów w zasadzie. Są tu strażnicy, niewolnicy i w ogóle, i w ogóle. I teraz wylądowaliśmy w jakimś tutaj miasteczku. Mamy iść gdzie? Aha, nie, wróciliśmy teraz już na naszą wyspę. Tą centralną, taką nazwijmy, tylko tutaj nas wytegowali. Tu nas wywieźli i mamy wrócić do naszego obozu. Dobra, już teraz mi się przypomniało. Tutaj stoi jakiś koń, ja bym sobie może tego konia pożyczył, no bo już nie będę taki kawał drogi szedł na nogach, nie? Węgierski pół krwi. Czekajcie, bo ja tu nic nie widzę. Nidrydy, tutaj jakieś lampki? Nie mam lampki? No, za dużo to ja tutaj nie mam w ogóle, tak ogólnikowo przy sobie. Ale ktoś mi tu zapalił światło z tego, co widzę. No i jedziemy do obozu, po pozostałych naszych obozowiczów. Zobaczymy, co tam u nich w ogóle słychać. Przypominam, że ostatnio wydarzyło się dość sporo. Napadliśmy na bank, co zakończyło się dla nas sporym niepowodzeniem, bo niestety wiadomo, ścigała nas policja i tam jeszcze ten jeden gamoń i zginęło trzech naszych, włączymy sobie filmową, niech to tam, niech on sam zajedzie. Może, a ja będę mówił. Zginęło kilku naszych towarzyszy. Niestety. Kto tam był? Czekajcie, jak on się nazywał. Nie Majka, bo akurat Majka mógłby zdechnąć. I wcale bym za nim nie płakał. Ale ten, jak on się nazywał? Jose. Jeszcze dwóch. Szkurna pamięć nie ta. Czekajcie, gdzie on nas tu wywiózł do licha? Jak on pojechał, kurde? O kurwa. No trochę grubo. W sensie głęboko. Dobrze jadę? Dobrze. Czemu on tak jakoś dziwnie tu pojechał? Obudzimy tu zaraz całą zwierzynę w tym lesie. Trudno. Tak czy inaczej zginęło trzech naszych tutaj towarzyszy. Niestety. I to akurat takie osoby, które no ja tutaj
jako postać tutaj z gry Arthur Morgan, czy ja jako ja. No gdzieś tam powiedzmy lubiłem, zżyłem się z nimi. Wydawały się one być bardzo w porządku. A ten Gamoń, który wydaje się być bardzo nie w porządku, no niestety... dalej żyje i niestety dalej będzie nas tu denerwować, podejrzewam. Dalej będzie nas tu denerwować. No i oczywiście przez ten nieudany napad na bank musieliśmy z tego miasta spieprzać. Musieliśmy z tego miasta spieprzać. Fajna jest ta kamera filmowa. O, już chyba dojeżdżamy do obozu. No chyba tak. Tutaj mamy most, sobie mostem przejadę. To nie był nasz obóz? Nie, to nie był nasz obóz. Jedziemy teraz obwodnicą Saint-Denis. Może to i lepiej, bo jeszcze by nas ktoś poznał. I mogłaby być z tego niezła haja. Mam nadzieję, że tu by się nie dowali do tej music, bo... no bo się będę musiał zdenerwować zaś. A nie chciałbym. Tak przy piątku, przed weekendem się denerwować. Oj, naprawdę bym nie chciał. Dobra. Co? Wstaję, widzę poranek. Mamy taki deszczowy poranek na bardzo dzikim zachodzie. No i ciekawi mnie, jak się tutaj akcja potoczy dalej. O, jesteśmy już w obozie. No bo tak powiem wam szczerze, wiecie, że ja Red Dead Redemption 2 gdzieś tam już oglądałem kiedyś, jakiś czas temu. Ale... szczerze mówiąc... nie pamiętam, co się tutaj dalej działo. Nie pamiętam. Gdzieś tam kojarzyłem wątek z tą wyspą, że ląduje się na wyspie, ale też nie pamiętam, co tam na wyspie się... tak dokładnie działo, no, ale wygląda na to, że chyba tu nikogo nie ma. Co, ja tak dla pewności wezmę sobie jakąś pukawkę. Oj, tu chyba było... tutaj chyba było grubo. Jakiś list. Dear Uncle Tacitus. I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you.
darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. A czekaj, bo tu coś też jest. Nie. To jest kontynuacja. Aha, wiedziałem. Those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around, see if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton, I'd like to find a poisonous snake. Zaś ten gamoń. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Wiedziałem. Dobra, nie będę z nimi walczyć, bo podejrzewam, że raczej nie miałbym z nimi szans. Czyli Milton tu zapewne robił jakiś porządek. Mogłem się tego spodziewać. Czekaj, to jest schowaj tę pukawkę. Na razie... Co jest? Już myślałem, że ktoś mnie dojrzał. Ja pierdzielę. Miałem mówić, że na razie jechałem celowo na przełaj, żeby jak najszybciej się dostać do tamtej drogi, nie rzucając się im w oczy za bardzo. No ale gra zabrała mi tutaj władzę nad moim koniem. I stwierdziła, że to co tak nie będzie, ja cię tam zawiozę. Tak? Tak, kilka ujęć, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Uwaga, pospieszny, opóźniony Intercity Artus. Do Przemyśla opóźniony 400 minut. Przyjeżdża, siemano. Hello? To jestem ja. Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! You're alive! Just about. Come inside, come on. Dobrze, że pierwsi tam poszliśmy, bo wzięliśmy ten list. Jakby tamte chłopy tam pierwsze dotarły i znalazły ten list, to mieliby przedupione. Kogo aresztowali? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Ale naprawdę, tego wątku dalej tutaj już nie pamiętam, co się tutaj działo. O, Dutch! Okay. How'd you folks find each other? What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? Właśnie, polać mu. After the robbery in Saint Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. A ja zawsze wiedziałem, że pani Adler to jest porządna kobieta. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us. A coś jest kuźwa, Cisas? This ain't over.
No pewnie, że nie koniec, bo miałbym już napisy końcowe. A moje też. We buried Hosea Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. Halo, gdzie są napisy? Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. O kurwa, wiedziałem. No, na bank, już pędzę. Ale on ma napierdalać. Widzieliście, jaki on ma napierdalać? Opowiadasz. Trzeba nie rozdupcą cały ten dom. Spalą. Ja mam tylko takie pukawki? No dobra, kobieta dobrze kombinuje. Zrobimy niespodziankę od tyłu. Ale może ciszej? Welcome back. Ciao, ciao Italia. Ciao, arrivederci. Wszyscy? To tak dla pewności. Tyle chyba, nie? Nie. Kurwa, weź kobito, nie stój w drzwiach! Co stoisz na torach? Zdechłbyś w końcu. No. Jeszcze? Świeża dostawa? Gdzie oni są? Przyszli, żeby nas aresztować. Kurwa, tu się schowaj, chłopie. Dobranoc. Dobranoc. Nie ruszaj się. Do widzenia. Do widzenia. To nasi, tak? No to się okaże, Sadi. Do widzenia. Do widzenia. Sadi, on był mój! Gdzie? Co, mam tym napierdalaczem dać? Mogę? Fajne!
swinging this around! Fajny! O kurwa, ale mu rozdupcyło. Co jest? Son? Sure. Well, we ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? Majka, zamknij się. He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you to. They're gonna hang him. Break my... the boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Maybe at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. The whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we gone through. Jest mój konik, jest mój newak. Co ja tu mam w ogóle? Mamy Dutcha i Sadie Adler. Dobra, tak jak jestem tutaj, no to pójdziemy pierw do Dutcha. Watch out, Bill. Jezus! Uspokój się, babka. Ale nerwowe te baby, nie? Cześć, Jacu. I'm scared, Uncle Arthur. All that shooting. Well, we're gonna move somewhere safe, okay? Okay. Guess I'll see you later. Dobra, czy ja mogę się... Może bym się przebrał? Kapelusza nie zmieniam, odzież wierzchnia. Dobra, zostawię sobie to. O, kamizelkę sobie zmienimy.
Spodnie dostosujemy pod kamizelkę. Dobra. Kurde, ogoliłbym się, no. Bo wygląda Megid, stąd nie wracaj. Cześć. Well, at least you're alive. So what now? You got a couple of days to work that out. No właśnie. Okay. Guess I'll leave you to it then. Okay. Cześć, Strauss. O Boże. But under what circumstances? I know. Oh my. Another morning. It's good to see you again. You too. But this is a mess. A real mess. To się nie nazywa bajzel, tylko burdel. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire, Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move. But I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time and no traitors. No i co? Porozmawiaj z Charlesem. Dobra, to idziemy do Charlesa. I będziemy sobie z nim rozmawiać. No i pewno pojedziemy na jakąś misję. Charles? Charles. Be right with me. Always. No i to mi się podoba. Where we headed? Up past Butcher Creek. Smurfy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. What are we doing there? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while your boys were away. And? We'll see. I know the way. Follow me. Dobra, idę. Long time, girl. We need to get this done fast.
Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah. The sooner we get out of here, the better. It's quite a ride up there. I saw some canoes near the bridge upriver, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? Arthur? What's up? So, should we try for a boat or not? Nie, no koniem pojedźmy. I'd say we just ride it. It ain't worth messing around with boats. Okay, sure. Ha! It's good to see you again, Charles. You too. Thanks for what you did in Saint Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there. Keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. So how did you find that spot back there? I assume the skulls on sticks weren't an addition of yours. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there, called Warma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just... It's been... Guess I just miss Hosea and his, wisdom, you know? Of course. I co taka cisza? Już nie będziemy nic rozmawiać? There's the bridge. Ja pierdolę, jaki most. No jedziemy, jedziemy. Artur, na co czekasz? No właśnie miałem pytać, czy daleko jeszcze, jak ten kot ze Shreka. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a lot of trouble. Tak to jest z problemami, no. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. A place called Beaver Hollow. They're animals. Jeszcze jakiś gang tu jest, super. Everyone is terrified of them. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Great. Dutch didn't mention this. Well, hiding up here, it's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. But just be ready. It won't be pretty. Super. You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. Uh-huh. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Follow me, stay quiet.
To idę przecież. Come on, up this way. A jeszcze coś dzę. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Then who do the carrier? Here. Quick, Arthur. Bitch, you know that. Don't have it! Kurwa. Come on. We must be close now. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Maczeta? Ty, ta maczeta mogłaby mi się przydać. Podnieś maczeta, dawaj. Jak się tym walczy? Nie wiem. Stagecoach went missing. Jesus. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What do you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite. Po cichu. I surprised them in there. Okay. Chociaż można by zrobić to szkabą. I tu widzicie. Tutaj mamy wpływ na to, jak dana akcja się potoczy. Więc w zasadzie tą grę trzeba by przejść co najmniej dwa razy, żeby zobaczyć te misje z różnych perspektyw. Podobnie było w GTA 5, przypominam, gdzie mieliśmy te napady, nie? I za każdym razem można przejść tą grę tam w zasadzie dwa razy, bo za każdym razem te napady można wykonywać troszeczkę inaczej. Gdzie ja mam tą maczetę? To jest maczeta? Tak. Dobra, czekajcie, tu jest jakiś gościu. Co on z nim robi? Ała! Moje ramię. Ała. Ty, ten z siekierą tam poszedł, widzicie go? O kurwa. Co on robi? Widzieliście jaki chuj? Mam ja tą maczetę? Mam. Kurwa! Dobranoc!
Dobra, noc. Zadupcyli Charlesa? Jak? Czemu on się dał? Czyli gdzieś zboczyłem z kursu, tak? I nie mów mi, że ja teraz nie mam tej maczety. Mam. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Dawaj, chłopie, nie ma czasu. Już wiem, co mam robić. Hi. Ale tym razem wyślę Charlesa, bo chcę zobaczyć, jak on to ogarnia. Aha. Nawet do niego nie podszedł. No i co robimy? No trochę ich tam jest. No co, chyba muszę do nich zejść, nie? Siema! Jestem. A masz. Ciao, ciao, Italia. Ciao. Arrivederci. Zdechłeś w końcu. Dobra, napierdalamy. Nie ma co z nimi się patyczkować. Tylko tutaj powyciągam z nich coś się da. Mój czapelusz. I co, ja mam tam sam iść? Hello! Dobra, przyszedł. Czemu nie witacie nas chlebem, solą? Ale oni są słabi. Praktycznie jeden strzał, niekoniecznie w łeb i od razu trup. Dobranoc. Ty, patrz, ten zaś wstaje. To jest jakiś Robocop pieprzony. Dobra, pozbieram z nich co mogę.
Jezus Maria, masakra. Jak oni tu w ogóle żyją w tej jaskini? Jak kuźwa w Auschwitz. Dobra, ale ja ich obejdę tędy. Ty. Dobranoc. Hej. It's okay, miss. Stay away from me. It's okay. It's okay. You're safe. It's okay. Autentycznie, ja tej akcji w ogóle nie pamiętam. From Andersburg. What do we do with her? Take her there and go get the others. Sure. Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Boże, jak ta laska wygląda. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. Widziałem. Masakra. Co to jest? Jelonek jakiś. Gdzie my z nim jedziemy? A w sumie niedaleko. Daleko jej nie wywieźli. Some folks is just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax now. Yeah. Odpocząć. Artur i te jego rady. Widział, co laska przeszła i ten jej każe się zrelaksować, odpocząć. Proszę. Yes. Oh. Oh. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Brew guys. Oh, my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Nie, nie wezmę. No, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. Bez przesady, no w takich warunkach nie weźmiemy od nich. Mrs. Dow? No. You leave me alone. You just leave me alone. Co jest?
Thanks, buddy. What? Co to było? Czyli co, obóz przenosimy do jaskini teraz, tak? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found her! Drunk at Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and uh-huh. Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She's crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. What? Just calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Oh, not so big now. Are we, Your Majesty? You... Co jest? Ty, patrzcie, jakie ona ma zderzaki tak w ogóle. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Patrzcie, jakie ona ma zderzaki. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Babka wzięła sprawę w swoje ręce. Rozdział 6. A ile to jest rozdziałów? Ukończono rozdział 5. Ja pierdzielę, co się tutaj dzieje w ogóle w tym Red Dead Redemption 2 teraz? Aha. Czekajcie, ja się nie mogę pozbierać w ogóle, co się tu dzieje do diabła. No, czekajcie, jak tam się dwie laski kłócą. To może nie będziemy im przeszkadzać, co? Suzanne? Ale ty masz zderzaki. Patrzcie! Patrzcie, jakie ona ma zderzaki. She's in a bad way. She don't know what she's saying. This is hitting everyone hard. In different ways. I don't know. Well, try to keep your head straight. Whatever. I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah. A Micah to Micah jak to Micah. Crazy things about Micah. Keep an eye out for Micah, Bill. Właśnie. Ty, no ja chcę kawy. Dobra, to najpierw se kłapnę jak tak.
Co? No lej tę kawę, bo ja też chcę. Potem mieć, że tylko twoja jest ta kawa. No, co się patrzysz? Chyba coś kłapnąć. Dokładnie, teraz trzeba się kawy napić. To nie jest takie. No, kawa musi być. Dajcie spokój. Dobra. Czyli co, na razie jedyna misja, nie jedyna. Colwell poprosił cię o pomoc odnalezienie Slima Granta i doprowadzenie go do Braithwaite'a. No co, pojedziemy tam? Pojedziemy i to chyba będzie ostatnia misja na dziś. Zobaczymy, co tam od nas w ogóle chcą. Masakra. Ja hiszpańskiego nie umiem, więc uznaję, że nie wiem, co do mnie mówi. Coś tam na niego szczeko. I chyba stał się kogoś obiadem. No cóż, trudno. Musi se chłopina jakoś dać radę sam. Nosi spodnie, więc niech walczy. Dobra, to już nie będziemy tak szaleć. Kurde, ile tu zwierzyny. Kolejny. Nie, ja już się nie zatrzymuję tutaj nikomu pomagać, bo dobrze pamiętacie, jak się to zazwyczaj kończyło. Także skończyło się tutaj babci sranie. Co ty robisz? O-o, wkurwił się. No co? Zdenerwował mnie. Co? Ja tu nie będę zawsze dla wszystkich miły. Ja pierdolę! Się siasiam, nie chciałem! To koni nie ma hamulców. Właśnie, easy. Ludzie, wyluzujcie trochę. Ja chciałem tylko zaparkować, a ten koń... Hamulce padły w newagu, no. Co ja zrobię? Ja nie chciał. No patrz. Widzisz, jaką ma drogę hamowania? To nie jest takie hope siupe. Jadę od razu te grzywny zapłacić, ale i tak chciałem się tam zatrzymać na stacji. No bo też chciałem zobaczyć, czy jest jakaś poczta, gazetki albo coś. A to nie moja wina, że Newag nie ma hamulców. No i patrz! Co on robi? Ona robi w zasadzie. Dobra, na chwilę się tu zatrzymię. No szybciej!
A czemu nie mogę? Czemu niby? Czemu wszystko jest zablokowane? Nie rozumiem. Czekajcie, tam jest typo z gazetami. Co? Gazety też nie mogę kupić? Wiesz co, synu? Wiesz co, bo ja nie wiem, które ja tomy czytałem, a które nie. Dobra, mogę już teraz iść na stację. Idę od razu, załatwię tę sprawę. Cześć. Po pierwsze, chciałbym zapłacić grzywnę. Całe 5 dolarów. A po drugie, odebrasz pocztę. List od Charlesa. No i teraz trzeba by było to wszystko przeczytać. Mogę sobie tu gdzieś przycupnąć? Nie mogę? Czemu? A tu? Czemu nie mogę usiąść na pieprzonej ławce? Ale ja nie jestem poszukiwany. Już, chyba. Patrzcie, jaki syf. Masakra. Co, nie mogę usiąść na pieprzonej ławce? Dobra, to będę udawał, że siedzę na ławce. O, mamy dziennik. Tu mamy konia. Tu mamy to napieprzanko. O, jest, Hozy i Leny. Boże, co to za bałagan? Wszystko. Planowany przez nas napad na bank okazał się pieprzoną pułapką. Hozy zginął, Leny padł od strzału w głowę, a Marston trafił za kraty i czeka na proces. My uciekliśmy, wskoczyliśmy na statek, wpłynęliśmy w sztorm, który nas zatopił. Wszystko jak jakiś sen pieprzony, jak koszmar głupca. I jakoś przeżyłem i to, i dryfowanie po morzu. Jakoś. Aż wyrzucił on mnie na brzeg wyspy zwanej Guarmą. Gdziekolwiek jest to Tahiti, mam nadzieję, że nie jest Guarmą. Jakiś wredny padalec z imieniem Fusar przycisnął ludzi butem i musieliśmy walczyć z jego pieprzoną armią. Javier, Javier prawie zginął. Ja zresztą też. Poznałem trochę dobrych ludzi, którzy mieli w sobie dość odwagi, by żyć w tym piekle. Udało nam się zdobyć łódź i uciec, choć ledwo po ciężkiej strzelaninie. Chyba nie spotkałem w życiu wielu takich, którzy tak bardzo jak ten skurwiel Fusar zasługiwali na śmierć. Dobra, to już jest na następny raz, że tak powiem. I teraz tak, gazetki. Albo inaczej.
Od Charlesa, tak? To był ten? Czytaj. Monster Army. Udało się. Mam słońce na twarzy, piasek pod stopami, piękną wahinę w moim łóżku. Te wyspy są wszystkim, o czym marzyłem, a nawet więcej. Nie uwierzysz, jakie tu jest światło, jakie kolory, jacy ludzie. Wszystko jest jaśniejsze i pełniejsze życia niż Saint-Denis. Zupełnie jakbym znalazł się na drugim końcu świata, ale przecież tak właśnie jest. Być może zaskoczy cię, że jesteś moim jedynym prawdziwym przyjacielem z tych ponurych dni. O nic nie prosiłeś, tylko dawałeś. Te o wspaniałe i rzadkie. Samolubnych drani nie wiedzę, nienawidzę. Bardziej niż samej cywilizacji. Ale czym innym jest cywilizacja, jeśli nie zorganizowanym samolubstwem? Trzeba ograniczyć swe pierwotne żądze, by ktoś miał dobrze inny. Pach, no mercy, to ta rajska wyspa przez cywilizowany świat zostałaby uznana prymitywną, ale miejscowi w sposób wręcz nieopisany są najszczodrzejszymi ludźmi, jakich kiedykolwiek poznałem. A dlaczego? Ponieważ są wolni. Nigdy wcześniej nie malowałem tak jak teraz. To prace, jakich jeszcze nikt nie widział. Przed wysłaniem tego listu przesłałem kilka płócien do Nowego Jorku na sprzedaż. Być może te bazgroły są teraz coś warte. Ewentualnie możesz się nabijać z mojej nieudolności. Dobra, to odkładamy. A gazety? Tu są gazety. Czytaj. Napad na pociąg. Blokada Blackwater. Dobra, jakbyście chcieli to czytać, to ja wam to tutaj wszystko pokażę. Ewentualnie pauzujcie sobie i czytajcie. Ja tego raczej czytać tutaj no nie będę. Dobra. Dobra, weźmiemy może najnowszy numer. Tam był 33, tak? Wciąż na wolności. Złodzieje Saint-Denis, czy to my? Wieńce pogrzebowe zwiędły, o wdowach zapomniano, ale wszyscy zapamiętają z uchwały napad na bank Lehman National sprzed kilku tygodni, który zakończył nie tylko życia stróżów prawa, ale także zniszczył żywoty wielu osób, które od miesięcy i lat trzymały tam oszczędności. Zagrabione później przez morderczą bandę złodziei. Tego krwawego poranka gang van der Lindego budził się z myślą, że czeka ich łatwy cel w postaci banku. Zaskoczyli ich jednak agenci Pinkertona, którzy dzielnie stawiali im czoła, zabijając dwóch członków gangu. Rzekomo zginęli 19-letni Lenny Summers i około 55-letni Hosie Matthew. Lecz podczas późniejszych akcji porządkowych, która trwała kilka dni, nie znaleziono ich zwłok. Pan Matthews był poszukiwany w co najmniej 6 stanach. Kolejny członek gangu został pochwycony i obecnie czeka na sprawę sądową. Reszta gangu zdołała uciec i pozostaje na wolności. Niektórzy twierdzą, że gang zbiegł poza granicę kraju. Przywódca Guarmy zamordowany. Alberto Fuzar nie żyje. Jest! Przerażające zabójstwo
Gubernatora Guarmes wywołało na wielu wyspach Indii Zachodnich niesamowite emocje. Czyli my byliśmy w Indiach? Dochodzą stamtąd sprzeczne doniesienia odnośnie przyczyn zgonu, choć wstępnie przypuszczenia sugerują próbę puczu. Partnerzy handlowi ze Stanów Zjednoczonych wyrażają się ciepło o panu husarze. No jasne. Który był skutecznym przywódcą, dbał o spokój i pokój regionu. No chyba cię posrało. Amerykańscy przedsiębiorcy nabywali od niego poważne ilości cukru i widzieli w nim progresywnego lidera oraz humanitarystę. Dobre. Początkowo wydawało się, że morderstwo było powiązane z buntem pracowników plantacji, którzy zajmują się przetwarzaniem cukru. W sumie to mi wygląda coś podobnie jak Europa czy inne kontynenty robią interesy z Afryką. Wygląda to w sumie dokładnie podobnie, bo wiele rzeczy, które jest produkowanych w Afryce, sprowadza Europa do siebie, czy Stany Zjednoczone do siebie, czy ogólnie Ameryka Północna czy Południowa. Cały świat w zasadzie sprowadza. Każdy sobie chwali te kontrakty handlowe i tak dalej, a jak to wygląda w Afryce, dokładnie wiemy. Podobnie jak tutaj w Guarmie. Także widzę tutaj takie pewne powiązanie realu z wirtualem. Jednak na kontynent zaczęły docierać wieści, że zabójstwo zamieszana była grupa białych mężczyzn. Niektórzy o zbrodnie oskarżają socjalistycznych wywrotowców, którzy sieją ferment w całym regionie. Pogłoski te zostały zdementowane przez tubylców, którzy stwierdzili, że w ostatnich latach można było odczuć wzrost napięć spowodowanych pogorszeniem warunków pracy, będących konsekwencją nacisków amerykańskich importerów na niższe ceny cukru. No właśnie o tym mówiłem. Że dla czy Europy, czy Ameryki liczy się tylko tak naprawdę cena, po której my kupujemy dany towar, a to w jaki sposób on jest produkowany, jak są ci ludzie tam traktowani, ci pracownicy, jak oni pracują i tak dalej, jak to wygląda, tak naprawdę każdy ma w dupie. Dobra, to chyba nas nie interesuje. To chyba nas nie interesuje, bo mnie, ja tu jestem właśnie ciekawy, co oni o nas piszą. To chyba nas nie interesuje. To chyba mnie nie interesuje. To chyba też. To chyba też. To chyba też. I to by było na tyle. Dobra. Okej, okay, idziemy tam zrobić tą faktycznie misję. Mam nadzieję, że ten ciapunk nie ruszy. Mam pozwolenie wstępu na tory, jakby się kto pytał. Dzień dobry. You. I'm looking for Slim Grant, State Marshal. Heard you boys know where to find him. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. Is he coming back? Sure, when he catches them fellers he's been after. Well, how long's he been gone? Well, a couple of days. Well, you ain't gonna go look for him? If your boss's boss, who you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. W obozie bandytów. No dobra, tak jak mówiłem, no tą misję jeszcze zrobimy. Dobra, cyk.
Jedziemy. Tu niestety nie da się za bardzo nic ściąć, bo widzicie, teren jest taki górzysty. Więc no niestety, ale... No nie skrócimy drogi nijak. Bo przecież koniem nie podjadę pod takie... taką stromiznę. Uwaga, pospieszy na Przemyśl. Czy jak ten Jelon mi tutaj ten... Jeszcze miałbym z nim kolizję, no. Nie wiem, czy się tutaj na mnie przydadzą pukawki. I see you. Zdechłbyś w końcu. Jaki debil. Co ty myślisz, ja cię tam nie widzę? Koniec? Koniec. I co, tego typa mam zabrać? Dobra, zaraz. No, cześć. You must be Slim Grant. State Marshal. Slim Grant. Dobra. Okay. Chodź, synu. Let's get you out of here. Yes. Zabiorę cię z deszczu pod rynnę. Okej. I need a favor, Mr. Grant. It's nothing big. I'll explain on the way. You might as well relax. This is real peculiar. I'm state marshal, you know. Yeah, I know. Just sit tight. All will be revealed. Jezus, tam gdzieś mam jechać? Dobra, no ale w sumie nie ma jakoś daleko, więc... Git. Zobaczysz. Zobaczysz. Też jeszcze do końca nie wiem. Zaraz zobaczysz, spokojnie. A dobra, w sumie może być. I'm a state marshal, and this is an abduction. This is it. Down here. It's almost over, Marshal Grant. State Marshal Grant.
Yeah. Cześć. So you got him. I think so. Did you kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one, didn't deserve it. You shot Jed Calloway. And I told you then I'd shoot you too. And I would've. You'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. I don't care now. It's nigh on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. It's a bit late, isn't it? God damn you! Uh-huh. Well, that settles that then. Shut up. I shot him in the goddamn back! No, to niehumanitarne. Damn you, goddamn both of you! Now calm down, who cares? You should have shot him 20 years ago, he's dead now. You are a no scum like you and you, Plato. Come on, draw! Why? I said draw, goddammit! No. Yes! No ty se chyba jaja robisz. Ty se chyba jaja robisz. Jaki chłop? Mam go kropnąć? To po chuj on zabijał tego szeryfa. Shit. No. Shit indeed. Still, at least now you got an end into your book. He's dead. Don't you start now. No, I'm not starting. I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. Jaki chłop? Jak się cieszy ze śmierci? Tak jak ja bym się cieszył ze śmierci Mikey. I'm sorry, I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back. After he mortally wounded Slim Grant, fair and square. Yeah, that's it. Last of the gunslingers. Well, more or less, I guess. There's more? Oh, well, there's always folk who shoot you in the back and then rewrite history. Oh, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Misja wykonana. Najszlachetniejsi z czegoś tam. Jesteśmy se gdzieś tu. Obóz jest dokładnie gdzieś tu. No co, wrócimy se do obozu. Czekaj, bo jeszcze może coś z niego tu odzyskam. Zabiłem 4 chłopa. Żeby jednego typa rozwiązać, niby uwolnić, zabrać, przywieźć tutaj, żeby tamten chłop zabił jego, a żebym ja tego chłopa zabił. Masakra. I przez widzimisię jednej osoby, która notabene zginęła. Zginęło 6 osób. W tym on. Podupcone, jak lato z radiem. No ale co zrobić? Kuźwa, prawie wiewiórkę przejechałem, no. Chociaż czy można powiedzieć, że na koniu się kogoś przejechało? Chyba rozdeptało jak już. Co
co do chuja? Spierdulamy! Kurwa, więcej was matka nie miała? To są te zjeby. Tak, to są te zjeby. Spierdalać. I mnie nie wkurwiać. Zjeby. Czemu są, tu są dwa konie? What? Spierdalam. I wy też spierdalajcie. I mnie nie wkurwiajcie. To sam ja. Ślepy jesteś. Oj Boże, Boże, co się tu odwala w tym Red Dead Redemption 2? To jest po prostu masakra. Masakra. Idę do swojego wyra. Czemu on idzie tak wolno? Nie może iść trochę szybciej? No na bank. Czekaj, mogę się w końcu ogolić? Mogę. Nareszcie, ja pierdyle. Przytnij. Cały zarost. Ale zarosłem. A ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś. Dobra, do rana się prześpimy. I... Na dzień dzisiejszy ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję za subskrypcję, łapki w górę, łapki w dół, komentarze, wszelakie aktywności na kanale. Oraz oczywiście wspierającym za wspieranie tego kanału, co pozwala mi na jego rozwój. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję, w... Nie możesz już ważyć mniej. What? Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień w kolejnym spotkaniu z Red Dead Redemption 2. Natomiast na ten moment ode mnie to już byłoby na tyle. Dziękuję, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. No i cześć.